Dzień dobry, Katarzyna Ciepielewska. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Sąd Najwyższy orzekł, że były sędzia Robert W. z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie jest już sędzią. Wyrok zapadł po latach batalii sądowej. Przypomnijmy, mężczyzna został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za kradzież sprzętu elektronicznego w 2018 roku. Obrońca sędziego wskazywał dziś, że wyrok uległ zatarciu i postulował o powtórzenie przewodu sądowego. Jednak w uzasadnieniu wyroku Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego sędzia Zbigniew Korzeniowski wskazał, że sędzią nie może być ten, kto popełnił przestępstwo umyślne. Nie może być sędzią ten, kto popełnił przestępstwo umyślne. Czyli jeżeli zostało popełnione przestępstwo umyślne, to kandydat na sędziego nie ma szans, żeby nim zostać. I taka sama miara obowiązuje w tej sprawie i tutaj zasługi sędziego jako sędziego z niekrótkim stażem nie zmieniają tej zasady, bo nie może być sędzią ten, który dopuścił się kradzieży, pomijając jak ją nazwać, czyli przestępstwa umyślnego. Pan sędzia zaprzecza, że dopuścił się tych czynów, a zatarcie skazania nie jest instytucją, która by zacierała czyn. Czyli ten czyn zostanie, z historią się już zapisał, i nie można go zapomnieć, ani się nie zaciera, tak jak powiedziałem. Czyli to decyduje o tym, że jest kara najsłabsza wymierzona w tym postępowaniu. Dzisiaj rano agenci CBA zatrzymali w Lublinie byłego wiceszefa klubu Platformy Obywatelskiej Janusza P., a także Przemysława B. oraz w Biłgoraju Zbigniewa B. Śledztwo prowadzone wspólnie z Wydziałem Zamiejscowym Prokuratury Krajowej we Wrocławiu dotyczy uzasadnionego podejrzenia oszustwa znacznej wartości. Chodzi o 70 milionów złotych, jednak zdaniem komentatorów ta kwota może być znacznie wyższa. Janusz Palikot prowadził liczne zbiórki w internecie, zbierał pieniądze na akcje, na tokeny, na butelki whisky, na różnego rodzaju pożyczki. Tych zbiórek było bardzo wiele i bardzo różne. W sumie ponad 300 milionów złotych. Prokuratura mówi o 70 milionach, więc jestem ciekaw, która część tej działalności wydała się prokuraturze wyjątkowo, że tak powiem, kryminalna. No tutaj było naprawdę bardzo wiele wątpliwości i wiele podejrzeń co do tego, że dochodzi do łamania prawa. No ostatnia chociażby zbiórka Janusza Palikota, gdzie Janusz Palikot oferował bardzo duże odsetki w zamian za wpłacanie pieniędzy i można było w ramach tych wpłat dostać Rolls-Royce, który potem się okazał być nie własnością Janusza Palikota i spółki, tylko był wyleasingowany. Tutaj nie doszło nawet do spłacenia jakichkolwiek odsetek, jakichkolwiek pieniędzy nie oddano osobom, które pożyczyły Palikotowi, ale tak samo było z tokenami na butelki whisky. Ktoś mi inwestował pieniądze w butelki whisky, właściwie w takie beczki whisky i tych beczek podobno też nie było. Więc naprawdę tutaj inwencja Janusza Palikota była, jego zespołu, była bardzo, bardzo duża. A przed siedzibą Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest nasz reporter Daniel Machnowski. Danielu, dzień dobry. Powiedz, czy pojawiły się jakieś nowe informacje w tej sprawie? Janusz P. ma jeszcze dzisiaj o godzinie 17 zostać przesłuchany w prokuraturze we Wrocławiu, ale od rana trwały czynności CBA właśnie w tej sprawie. Janusz P. wraz ze wspólnikami zostali zatrzymani w związku z możliwością oszustwa na wielką skalę. Przypomnę, że Janusz P. po tym, jak przestał być aktywnym politykiem, kiedy to w 2015 roku nie dostał się ponownie do Sejmu, zajął się biznesem i kilka lat temu ogłosił szumnie swój nowy biznes alkoholowy, zachęcał ludzi do wpłacania pieniędzy właśnie na ten cel, obiecywał wysokie zyski, a wtórowali mu w tym celebryci z pierwszych stron gazet, którzy również chwalili bardzo ten biznes i ręczyli za Janusza P. Kilka miesięcy po starcie tego biznesu okazało się, że Janusz P. może mieć problem z płynnością finansową, że może być niewypłacalny i
Z każdym kolejnym miesiącem te wątpliwości znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Coraz więcej osób czuło się oszukanych i apelowało do organów ścigania o to, aby podjąć właśnie te kwestie. W czerwcu ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego skierowała wnioski do prokuratury właśnie w sprawie Janusza P. W tym czasie Janusz P. zapewniał swoich inwestorów, że jest w stanie wykupić ich obligacje. Jeszcze latem tego roku przekonywał, że do końca sierpnia wykupi obligacje, że ma na to pieniądze, jednak nic takiego nie miało miejsca. Stąd ta dzisiejsza interwencja Centralnego Biura Antykorupcyjnego i zatrzymanie Janusza P. wraz ze wspólnikami. Tutaj są różne wersje, jeśli chodzi o osoby poszkodowane i straty, których mieli się dopuścić zatrzymani mężczyźni. Prokuratura mówi o tym, że kilka tysięcy osób powierzyło swoje pieniądze Januszowi P., a straty te wynosiły około 70 milionów złotych. Tyle tylko, że z tych doniesień medialnych wynika, że ofiar może być jeszcze więcej i nawet 10 tysięcy osób miało stracić pieniądze na łączną kwotę 300 milionów złotych. To jednak będzie wyjaśniało, to będzie przedmiotem wyjaśniania prokuratury we Wrocławiu, która prowadzi to śledztwo. Jak już wspominałem na początku mojej relacji, dzisiaj o godzinie 17 Janusz P. ma zostać przesłuchany, a jego pełnomocnik zapowiedział, że jutro zostanie wydane oświadczenie dla mediów i być może wtedy Janusz P. w jakiś sposób wytłumaczy się opinii publicznej z tego, dlaczego przez tyle czasu zwodził swoich inwestorów i dlaczego ten biznes, który miał być wielką szansą dla wielu osób, okazał się stratą oszczędności często całego życia. A sprawę śledzi, informacje zbiera dla Państwa Daniel Machnowski. Danielu, bardzo Ci dziękuję. Prawo i Sprawiedliwość składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Adama Bodnara i Donalda Tuska. Przypomnijmy, Sąd Najwyższy orzekł, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Pomimo tego ekipa Donalda Tuska nie respektuje decyzji sądu i blokuje prokuratorowi Barskiemu dostęp do miejsca pracy. Równolegle Stowarzyszenie Sędziowskie Justitia wspiera ministra Bodnara w segregacji sędziów na lepszych i gorszych. Sędzia Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński na naszej antenie stwierdził, że to wszystko prowadzi do utraty państwa polskiego. W piątek Izba Karna Sądu Najwyższego potwierdziła, że to Dariusz Barski jest prokuratorem krajowym. W odpowiedzi na tę uchwałę minister Bodnar zapowiedział, że nie będzie jej respektował. A to oznacza pogłębianie chaosu w wymiarze sprawiedliwości i stopniowe destabilizowanie państwa. Ja z przerażeniem słucham słów polityków, którzy mówią, że nie będą szanować orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy. Na domiar złego nad sędziami cały czas wisi widmo tak zwanego czynnego żalu, czyli bicia się w piersi i odpokutowania rzekomych win przez sędziów, którzy awansowali po roku 2017. Jeżeli złożą oświadczenie, powiedzą tak, faktycznie to był nasz błąd życiowy, to wtedy są oni, dobrowolnie wracają do sądu, w którym wcześniej orzekali. Chodzi o nic innego jako czystki w wymiarze sprawiedliwości, aby władza mogła decydować, kto jest sędzią, a kto nie. Patologię tego stanu potęguje fakt, że ministra Bodnara wspiera upolitycznione sędziowskie Stowarzyszenie Justitia. Chciałaby pani, żeby panią sądził, w pani sprawie orzekał, czy ktokolwiek by chciał, sędzia, w którego aktach sprawy jest lojalka lojalności wobec konkretnej władzy politycznej. Uważam, że to jest niedopuszczalne, bezprawne. Ekipa Donalda Tuska konsekwentnie od 13 grudnia krok po kroku łamie prawo. Od nielegalnego przejęcia mediów publicznych. Przez zamach na prokuraturę. Że pana decyzja jest bezprawna. Nosi znamiona popełnienia przestępstwa. Po podważanie statusu sędziów. I w tym przypadku przewidujemy wprowadzenie takiej instytucji, nazwałbym to czynnego żalu. A to wszystko w zaledwie kilka miesięcy po przyjęciu władzy i wszystko wskazuje na to, że Donald Tusk hamulca wciskać nie zamierza. Paweł Błoch, Republika. W tym serwisie to wszystko. O godzinie 16 kolejny. Już Państwa serdecznie zapraszam. Proszę z nami zostać.